Producentem lokalnych przysmaków może zostać niemal każdy z nas. Ale jak się za to zabrać? Najlepiej zapytać o to samych producentów. Na dobry początek jedziemy do Hajnówki, gdzie o produkcji lokalnych serów opowie pan Adam Lewczuk. Zapraszam, Michał Snarski. Nazywam się Adam Lewczuk, jestem producentem lokalnej żywności. Wraz z żoną założyliśmy 2 lata temu firmę Sery z Puszczy Białowieskiej. Produkujemy sery świeże i dojrzewające. Od niedawna produkujemy również fetę. Sery produkujemy z mleka krowiego i z mleka koziego. W mleko zaopatrujemy się u lokalnych producentów. Co rano jeżdżę sam po surowiec, przywożę go i dalej prowadzimy produkcję sera w naszej serowarni. Wszystkie nasze sery są produkowane tradycyjną metodą, tak jak tutaj były produkowane na naszym terenie od wieków. Próbujemy odtwarzać również stare receptury, stare smaki. Między innymi takim produktem naszym są sonatki, są to sery kwaskowo-podpuszczkowe, które robimy. Są to sery świeże, o najkrótszym terminie ważności. Są niesamowite, kremowe. Pamiętam takie serki, które zawsze robiła moja babcia. Sery świeże dojrzewają u nas 48 godzin od momentu rozpoczęcia produkcji do momentu sprzedaży. Sery robimy z różnymi dodatkami. Są to sery kompletnie bez dodatków oraz z lokalnymi ziołami, takimi jak czosnek niedźwiedzi, kozieradka, czarnuszka, mięta, bazylia. Stosujemy również mieszanki przypraw. Jeżeli chodzi na przykład o ser z mieszanką, jest to na przykład pomidor, czosnek, bazylia lub pomidor, czyli oregano. Są to bardzo oryginalne, fajne smaki, które również świadczą o charakterze naszego regionu. W przyprawy zaopatrujemy się u lokalnych producentów. Tworzenie serów zawsze było naszą pasją. Uwielbiamy sery, uwielbiamy produkty mleczne. Szczerze mówiąc, nasza decyzja o założeniu firmy dojrzewała odrobinę dłużej niż sery świeże. Lokalnie na początku produkowaliśmy tylko i wyłącznie dla rodziny i dla naszych znajomych. Kiedy rynek zweryfikował i pojawiło się więcej nabywców, doszliśmy do wniosku, że czas najwyższy założyć firmę. Posiadanie kasy fiskalnej pozwoliło nam na sprzedawanie naszych produktów lokalnie, natomiast rejestracja jako płatnik VAT-u umożliwiła nam oddawanie naszych produktów do sklepów i dzięki temu pozyskaliśmy nowych klientów. Nasza praca daje nam wielką satysfakcję, świadczą m.in. o tym zadowoleni powracający do nas klienci, którzy cały czas chwalą nasze produkty. Jest to dużą motywacją do dalszej pracy. Serdecznie zapraszamy do naszej serowarni w Hajnówce i do odwiedzenia naszej strony na Facebooku Sery z Puszczy Białowieskiej. Nie tylko lokalne sery, ale też pyszne domowe wędliny królują w województwie podlaskim. Zapraszamy teraz do mini masarni naszego następnego bohatera. Nazywam się Dariusz Maczyżyński, jestem właścicielem tej oto mini masarni. Produkuję w niej wędliny regionalne sposobem domowym. Moja przygoda z wędliniarstwem zaczęła się około 20 lat temu. Mięso jest najpierw składowane w przyprawach różnego typu. Nie będę zdradzał receptury, bo to moja słodka tajemnica. Leżakuje ono przez dobę w ziołach, w przyprawach. Później jest zalewane solanką beklującą. No i z tego powstają takie pyszne wędlinki. Sprzedaż prowadzę w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Jak sama nazwa wskazuje, jest to ograniczenie i ilościowe, i terytorialne. Swoje produkty mogę sprzedawać na terenie województwa i województw ościennych. Wędliny są sprzedawane praktycznie na bieżąco z mojej produkcji, a często bywa tak, że są robione głównie pod zamówienie telefoniczne. Nawet w fazie produkcji ludzie dzwonią, zamawiają sobie wędlinki, które w niedalekiej przyszłości powstaną. Z uwagi na to, że ja jako przedsiębiorca prowadzę działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, do kwoty 20 tysięcy jestem zwolniony z posiadania kasy fiskalnej. Dopiero po przekroczeniu tego progu muszę taką kasę nabić. To jest dla mnie też udogodnienie w procesie sprzedaży.
Jeśli chodzi o wymagania weterynaryjne, czy to jest duży zakład, czy taki malutki jak mój, chodzi o bezpieczeństwo żywności i klientów, musi spełniać wszelkiego typu wymagania, takie jak dla dużych zakładów. Jednym z elementów, który musi spełniać, to jest woda. Jest ona badana przez sanepid co roku. Wędliny, które przeze mnie są produkowane, też są poddawane regularnie badaniom i na zawartość wolnych rodników węgla, także na zawartość wszelkiego typu bakterii. Cała produkcja moich wędlin odbywa się w tym pomieszczeniu kontenerowym. Jest ono przystosowane do rozbioru półtuszek wieprzowych. Jest też część chłodnicza, tak zwana peklownia, w której mięso leżakuje, jest przytrzymywane do momentu wędzenia. Mięso pozyskuję od lokalnych producentów, także wspieram lokalną przedsiębiorczość w tym zakresie. W asortymencie mam praktycznie wszystko, począwszy od szynek, baleronów, boczków, kiełbas, kabanosów, garmażerka, czyli kaszanka, salceson, pasztet, do wyboru, do koloru. To, co komu smakuje, każdy zaspokoi, powiedzmy, swoją ciekawość. Także zapraszam do spróbowania moich wędlin z zakupu. Jest też część sprzedażowa, w której gotowy produkt jest przechowywany i sprzedawany dla okolicznych klientów. Podlaska Spiżarnia to również wyśmienite trunki. Zabieram teraz Państwa do augustowskiej Miody Sytni, gdzie dowiemy się nieco więcej na ich temat. Prowadzę wraz ze wspólnikiem augustowską Miodosytnię. Pomysł na nasz biznes urodził się w toku naszej działalności bartniczej. Od lat zajmuję się wraz z Pawłem bartnictwem. Zakładamy dziuple w drzewach, w których hodujemy pszczoły. To jest taka bardzo pierwotna forma pszczelarstwa. Zawsze chcieliśmy żyć blisko pszczół, żyć blisko tego, co kochamy, co lubimy robić. Tak zrodził się pomysł na to, żeby produkować miody pitne i spicienie, czyli takie historyczne piwa zrobione z miodu. W naszej pracy korzystamy z łańcucha dostaw opartego lokalnych dostawców. Augustów słynie z miodu. Do niedawna jedyne regionalne produkty wytwarzane w Augustowie to były trzy rodzaje miodu. Miód leśny, łąkowo-bagienny i miód lipowy. To są dla nas surowce, które staramy się przetwarzać. Specyfika Puszczy Augustowskiej też skłania nas do tego, żeby pozyskiwać zarówno soki owocowe, jak i przyprawy, czyli pędy sosny, owoce jałowca, jak najbardziej lokalnie. Wspieramy lokalnych przedsiębiorców, korzystamy z licznych tłoczni, które się otworzyły w ostatnich latach. Produkcja miodów pitnych, czyli produkcja wyrobów winiarskich, jest działalnością koncesjonowaną, wymaga przejścia sporej i skomplikowanej procedury administracyjnej. Przejście procedur administracyjnych trwało prawie rok w naszym przypadku, ale warto było to przejść, żeby robić to po prostu od początku legalnie. Klienci też to doceniają. Z prowadzeniem tego typu działalności oczywiście wiążą się pewne trudności i trudności administracyjne, które mam nadzieję z czasem zostaną uproszczone dla małych wytwórców, takich jak my. Choćby na przykład obowiązek nakładania znaków akcyzowych, czyli tych banderol, które musimy ręcznie naklejać na każdą butelkę indywidualnie. Oczywiście wszystkie produkty sprzedajemy w pełni legalnie, posiadamy kasę fiskalną i terminal do kart płatniczych. Produkujemy obecnie 6 rodzajów miodu pitnego. 2 rodzaje zbicienia, czyli takiego napoju alkoholowego wytworzonego z miodu, robionego jak piwo, ale na bazie tylko i wyłącznie miodu. Oraz podpiwek, napój bezalkoholowy, podpiwek augustowski na miodzie. Rocznie wytwarzamy około 16 tysięcy litrów gotowego produktu. Zapraszamy do naszego sklepu przyzakładowego w Augustowie na ulicy Tytoniowej 9. Gdzie mogą Państwo spróbować wszystkich produkowanych przez nas produktów i zaopatrzyć się w te, które najbardziej przypadną Państwu do gustu. Pokazywane dzisiaj sery, wędliny czy miody pitne to tylko mała część podlaskiej spiżarni. Po więcej zapraszam na produkty.podlaskie.eu i życzę smacznego.
Do zobaczenia.